witam w najnowszym odcinku Edomaniaka, Edomaniak TV. Dzisiaj opowiemy o serii Assassin's Creed. Jest to seria oparta na grach komputerowych, czy grach na konsole. Na początku marca wyszła kolejna część tej serii o nazwie Czarna Bandera. No i dzisiaj chcieliśmy o tej części właśnie porozmawiać, a moim rozmówcą będzie Filip. Filip jest fanem tej serii. Może nam powiesz kilka słów na początek o tym, o czym opowiada cały cykl. Czy cykl opowiada o zakonie asasynów, którzy próbują przywrócić wolność zagarniętą przez templariuszy? Ten konflikt asasynów i templariuszy jest bardzo dawny, tak? I pojawia się w różnych momentach historycznych. Tak. I czy tam się pojawiają jakieś prawdziwe postacie, jakieś prawdziwe wydarzenia historyczne w tym cyklu książek? Tak, pojawiają się nawet dużo tych postaci jest takich historycznych, no i występuje na przykład w tych pierwszych częściach Niccolò Machiavelli, słynny poeta, Leonardo da Vinci, czyli też artysta, i rodzina Borgia, o której można znaleźć serię. I też w najnowszej części Czarna Bandera można znaleźć postać historyczną, czyli Edwarda Teacha. Mhm. I znany jest bardziej jako czarnobrody. I taka ciekawostka, że aktualnie archeologowie poszukują jego skarbu, który jest wyceniany na 6 milionów funtów. To może powiedzmy teraz, o co chodzi w najnowszej części, czego dotyczy jej fabuła, tak? W skrócie. Fabuła dotyczy głównie bohatera Edwarda Kenwaya, który chciał być po prostu bogaczem i obecać się w dobrym towarzystwie, i nie obchodziło go nic innego. No i przyłączył się do korsarzy. Rabował, zdobywał pieniądze, ale gdy królowa Anna zawarła sojusz z Hiszpanami, dla korsarzy już nie było pracy i Edward Kenway wraz z kapitanem Edwardem Teachem z korsarzy zamienili się w piratów. No i Edward Kenway zabijał dla pieniędzy. W czasie tej jego całej podróży zrozumiał, że zabijał za nic. I zwrócił się do asasynów i przyłączył się do nich i zrozumiał, że teraz robi coś mądrego, że zabija za mądre. Czyli ten zakon asasynów to jest taka grupa, która czyni dobro, tak? I on tutaj jakby tak, postać... która pozwoli, czy chce wyzwolić ludzi. Myślisz, że to jest książka tylko dla młodzieży, tylko dla graczy, czy na przykład ktoś dorosły też mógłby po nią sięgnąć? Ja myślę, że to jest książka dla wszystkich, bo akurat dorośli też żywią te książki duże zainteresowanie. No i myślę, że to jest dla wszystkich, oprócz takich mniejszych dzieci, w sensie 7-8 lat, po prostu tam są takie różne, że tak powiem, dramatyczne opisy różnych akcji. Czyli ten język tam jest taki dosyć jednak dosadny, tak? I zbyt młodzi czytelnicy nie powinni sięgać po tą książkę, tak? Tak, tak. Okej. Wiem, Filip, że czytasz bardzo dużo książek. A może powiesz nam, jakie jeszcze książki oprócz Assassin's Creed lubisz? Oprócz Assassin's Creed to ja bardzo lubię i będę chyba lubić fantasy. Też polecam książkę Zwiadowców, bo też mnie bardzo wciągnęły, ale ja nie dokończyłem jeszcze tej serii, więc będę musiał do niej powrócić. Oczywiście też Asasyna polecam i Gry o Tron, którą teraz zacząłem czytać i też mnie bardzo wciągnęła. Ale takim dla mnie takim wzorem, takim to jest Tolkien. Bardzo mi się podobał Władca Pierścieni, Hobbit i tak dalej. Po prostu dla mnie coś niesamowitego. A to nie jest takie częste, żeby ktoś w twoim wieku tak dużo czytał. Powiesz mi, dlaczego czytasz? Co cię skłoniło do tego, żeby tak często sięgać do książek?
nie mam zielonego pojęcia. Po prostu czytam, bo lubię. Dla miłośników Assassin's Creed niespodzianka. Czarna bandera z 25% rabatem zarówno w księgarni stacjonarnej, jak i w księgarni internetowej na www.edumaniak.pl. Natomiast dla miłośników poezji mam inną niespodziankę. 28 marca o godzinie 16:30 odbędzie się u nas wieczór poezji z Łukaszem Jaroszem, laureatem nagrody imienia Sławy Szymborskiej. Wtedy też będzie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu jednego wiersza, w którym wzięło udział 40 młodych poetów. Serdecznie zapraszamy. Piątek, 16:30.